Jest z nami również pan poseł Mariusz Gosek, Suwerenna Polska, ale też Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, rozmawiałem jeszcze kilkanaście dni temu z panią posłanką Agnieszką Górską w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. I ona powiedziała takie słowa: trwamy i trwać będziemy. I to jest pytanie tutaj do państwa. Czy państwo jako politycy będą tutaj trwać, czekając na możliwość dowiedzenia się tak naprawdę, co ze stanem zdrowia pańskich kolegów? Trwamy i trwać będziemy. Ja dzisiaj tutaj będę do godzin porannych. Czekam na to, żeby dowódca spełnił swoją obietnicę, bo zadeklarował jasno czterokrotnie dla pana ministra Michała Wosia, że zostaniemy wpuszczeni. Teraz okazuje się, że sytuacja jest inna. Pan dowódca zapewne dostał polecenia służbowe od zwierzchników i tą decyzję swoją zmienił. Tak, będziemy tutaj trwali, dlatego że za murami tego aresztu śledczego, a do 14 dni, bo tak przewiduje kodeks postępowania karnego, osadzeni zapewne będą w zakładzie karnym dwaj patrioci, państwowcy, ludzie, którzy ścigali złodziejstwo i korupcję, ludzie, którzy stworzyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, ludzie, którzy tak bardzo Donaldowi Tuskowi uwierają. Panie redaktorze, szanowni państwo, 270 miliardów to była kwota uszczuplenia na podatku VAT w latach rządów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. 270 miliardów, gdzie budżet państwa polskiego to jest ponad 600 miliardów. Proszę sobie wyobrazić, jaka to była skala przestępczości ekonomicznej tylko w zakresie karuzel VAT-owskich. I dzisiaj ci ludzie, którzy ścigali tych bandytów, złodziei, znajdują się za kratami. To jest rzecz haniebna i niespotykana. Ja podam przykład. 270 miliardów na VAT-cie, a 40 miliardów VAT, a 40 miliardów złotych to jest koszt utrzymania programu 500+. Od 1 stycznia to jest 70 miliardów. Dzisiaj ludzie, którzy od złodziei ściągnęli te pieniądze, znaleźli się za kratami. Tylko dlatego, że tą korupcję ścigali. Proszę naprawdę zapoznać się z uzasadnieniem sądu. Za co dzisiaj nasi przyjaciele polityczni, Mariusz Kamiński, Maciek Wąsik, za co oni siedzą dzisiaj? Siedzą za to, że w ramach kontroli operacyjnej, gdzie powstaje nieprawdopodobny fake news, jak państwo wiecie, wniosek o kontrolę operacyjną to jest jedna strona, ale do tego to jest skierowane do prokuratury przez daną służbę, która podejmuje działania analityczne, bo to jest istotą sprawy. Prokurator to zatwierdza i sąd dopiero decyduje o tym, czy ta kontrola operacyjna może być stosowana. I to nie jest prawda, że od sądu można wyłudzić w tym zakresie jakąś zgodę na kontrolę operacyjną, dlatego że sędzia ma pełne akta. Sędzia, jeżeli nie wydaje zgody do wniosku o kontrolę operacyjną, musi to uzasadnić. Uzasadnia to na podstawie akt. Ma pełne akta, tak jak miała służba specjalna, w tym przykładzie Centralne Biuro Antykorupcyjne, prokurator i na końcu miał to też sąd, dlatego nie mogło dojść do żadnej próby wyłudzenia jakiegokolwiek wniosku o kontrolę operacyjną. Niesamowity fake news, ale dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją nieprawdopodobną, bo w żadnym demokratycznym państwie prawa, którego model mamy wpisany w konstytucję, nie może być tak, że parlamentarzyści, posłowie, którzy są chronieni immunitetem, a tak dzisiaj z mocy prawa jest w przypadku panów ministrów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, zostali osadzeni w areszcie karnym, w areszcie śledczym i oczekują za chwilę na osadzenie w zakładzie karnym, dlatego że to stwierdził Sąd Najwyższy. Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego jednoznacznie orzekła w tej sprawie, że postanowienie pana marszałka Hołowni jest chybione i ono upadło. I Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, doskonale o tym wiedział. Te zdarzenia, które zainicjował pan Hołownia, że jego dyrektor gabinetu, jest zawiadomienie w tym zakresie o uzasadnionej możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 231 kodeksu karnego, albowiem nie może być tak i każdy Polak wie, że jeżeli wchodzi do sądu, w tym przypadku to był Sąd Najwyższy, mija biuro podawcze, umówiony jest z sekretarką prezesa Izby Pracy i wędruje do Izby Pracy, a marszałek jeszcze na piśmie
wyjaśnia, jakiego on wyroku oczekuje. No co to jest? Jakiego składu sędziowskiego oczekuje? No w jakim państwie przyszło nam żyć? Więc panie redaktorze, konkludując, tak, jesteśmy, będziemy tutaj i chciałbym, żeby to usłyszał i usłyszy to za chwilę. Dziękuję wszystkim patriotom, Polakom, którzy są tutaj z nami, żeby to usłyszeli Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik. My nie spoczniemy, dopóki w tym kraju będzie tak, że w więzieniu będą wędrowali, w więzieniu będą osadzani ci, którzy złodziejstwo i korupcję ścigają. A dzisiaj kto się cieszy? Dzisiaj cieszą się przestępcy. Proszę zwrócić uwagę, jaką decyzję podjął, próbował podjąć, bo była ona nieskuteczna, pan Bodnar, prokurator generalny, minister sprawiedliwości. On próbował ponad 100 prokuratorów odsunąć z delegacji. Szanowni państwo, to byli prokuratorzy, którzy prowadzą bardzo poważne śledztwa w zakresie przestępczości ekonomicznej, w zakresie między innymi też mafii VAT. No dzisiaj korki od szampanów strzelają wśród tych bandytów, złodziei. Szanowni państwo, jest afera GetBacku, jest afera, w której pokrzywdzono jest 9 tysięcy osób. Pan Bodnar też stwierdził, że tych prokuratorów trzeba odesłać, bo są niepotrzebni w prokuraturze krajowej. No ja się pytam, czy teraz polityka karna państwa polskiego za pana Bodnara ma służyć przestępcom, czy ma służyć uczciwym ludziom, którzy chcą żyć w demokratycznym państwie prawa. A model demokratycznego państwa, który mamy wpisany w konstytucję, jest taki, że ściga się przestępców, a nie ściga się ludzi, którzy przestępców ścigają i osadzają w zakładach karnych. I to się panu Tuskowi pomyliło. I panie pośle, na zakończenie takie pytanie tutaj, konkludując, państwo jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości są tutaj obecni, będą państwo obecni, jak pan wspomniał. Natomiast jakie mamy na ten moment informacje co do panów posłów Wąsika i Kamińskiego? Państwo otrzymali odpowiedź, że dopiero o godzinie 8 będzie możliwa, tak? Panie redaktorze, te informacje tu były sprzeczne, albowiem w pierwszej kolejności kolega parlamentarzysta, pan Michał Woś, podejmował tu rozmowę z panem dowódcą zmiany i uzyskał informację, że będziemy mogli wejść do aresztu i porozmawiać, zobaczyć, w jakich warunkach przebywają skazani. Natomiast później pan dowódca zmiany zmienił tą swoją decyzję i wskazał, że o godzinie 8 będzie kolejna decyzja, ale my w to nie wierzymy absolutnie, dlatego że to jest gra, która ma doprowadzić do sytuacji, że tak naprawdę to wszystko nie zostanie wyjaśnione, ale przekaz jest jeden. Nie odejdziemy stąd, dopóki nie dowiemy się, dlaczego i co dzieje się obecnie z Maciejem Wąsikiem, Mariuszem Kamińskim i dlaczego zostali zaatakowani w Pałacu Prezydenckim. Szanowni państwo, pan zadał uprzednio bardzo słuszne pytanie. Jak to jest, że w demokratycznym państwie prawa, w którym działają służby, w którym działa polska policja, służby, mówię tu w zakresie służby ochrony państwa, jak to jest, że policja przedostaje się do Pałacu Prezydenckiego, która jest dzisiaj w dyspozycji pana Kierwińskiego, którego też doskonale wszyscy znamy i dokładnie się przyglądamy panu Kierwińskiemu, jego działaniom. Jak to jest, że służba ochrony państwa, która również jest w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak to wszystko się wydarzyło, że tak naprawdę doszło do niebywałego aktu i skandalu na skalę światową, gdzie panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani i skuci w kajdanki w Pałacu Prezydenckim. Przecież my nie żyjemy w Republice Bananowej. No, my nie żyjemy w Republice Bananowej i chciałbym, konkludując, już powiedzieć jedno. I pułkownik Sienkiewicz, i Donald Tusk, i pan Kierwiński, oni wszyscy za to odpowiedzą. Wybory już są coraz bliżej, także niech panowie w spokoju czekają i na pewno odpowiedzialność przed trybunałami, przed Trybunałem Stanu, ale i odpowiedzialność prawno-karna tych panów nie ominie. Bardzo dziękuję.
Pod aresztem śledczym Warszawa Grochów gromadzą się nie tylko parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, ale również obywatele, którzy chcą pokazać spontaniczny sprzeciw przeciwko łamaniu zasadom prawa, a także okazać gest solidarności i wsparcia z więzionymi tutaj posłami, parlamentarzystami, którzy znajdują się za moimi plecami, za tymi murami aresztu śledczego. Do pozostałych osób wrócimy w następnym łączeniu, dlatego proszę pozostać z Telewizją Republika, ponieważ Telewizja Republika będzie tu również do samego końca, do momentu, kiedy uzyskamy informacje na temat sytuacji, w jakiej są posłowie na Sejm Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo za tą korespondencję prosto sprzed aresztu śledczego na warszawskiej Białołęce. Zanim krótki blok reklamowy, jeszcze jedna ważna informacja. Sytuacja jest dynamiczna. Informacje przychodzą z minuty na minutę, nawet bardziej, z sekundy na sekundę. Jutro o godzinie 20, jutro wieczorem po godzinie 8 czy w okolicach godziny 8 kluby Gazety Polskiej zorganizują demonstrację na krakowskim przedmieściu w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim. To jest jedna z wielu dziesiątek, może za chwilę setek demonstracji, które po bezprawnych działaniach rządu Donalda Tuska, ale też rządu całej koalicji, rządu, który miał być rządem liberalnym, okazuje się być rządem, który z wolnością ma niewiele wspólnego, przynajmniej na razie niecały miesiąc tego rządu nie minął, a sytuacja jest taka, że mamy dziesiątki, setki, może tysiące protestów. Jest także protest w Sopocie pod domem Donalda Tuska. Tam pojawimy się już po krótkiej przerwie, tak więc zostańcie Państwo z Telewizją Republika.